Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób możemy zapewnić porządek w swoim bagażniku dzięki uprzejmości firmy Kubrick, która przekazała nam do testów właśnie te trzy zestawy, które tutaj widzicie. Mamy tu po mojej prawej stronie to, co możecie zobaczyć. Jest to zestaw Kubrick System One. Przede mną również Kubrick System One. Różnica między nimi, między tymi dwoma zestawami jest taka, że tutaj na dole mamy jeszcze platformę jezdną. Za chwilę tą platformę zobaczycie. No i dodatkowo mamy jeszcze tutaj właśnie zestaw Kubrick System Two. Ten system troszeczkę ma inne przeznaczenie, jeżeli chodzi właśnie o porządkowanie w samochodzie. Także za chwilę pokażę Wam dokładnie, co się składa na poszczególne systemy. System Kubrick One. Tutaj jest to wersja z platformą jezdną. To, co możecie zobaczyć na dole, mamy tutaj dwa duże kółka kierunkowe, które pozwalają nam dużo łatwiej przewieźć załadowane skrzynie, czy taką wieżę, która może nam ze skrzyn powstać. No i przednie kółka, tak jak widzicie, są skrętne. Przednie kółka dodatkowo posiadają hamulec. Co wchodzi w skład zestawu, jeżeli chodzi o same skrzynie? Patrząc na samą górę, mamy oczywiście skrzynię w wariancie Basic. To jest Kubrick System Basic 200. Środkowa skrzynia to jest Basic 350. I ta dolna, największa skrzynia to jest Kubrick System 450. Również w wersji Basic. Tutaj zapraszam Was na stronę internetową producenta. Są wykonane z bardzo twardego tworzywa sztucznego. Jeżeli chodzi o wszystkie zawiasy i wszystkie mocowania, to co możecie zobaczyć w tym miejscu, czy z drugiej strony, tak samo w skrzyni przy zawiasach, są to metalowe trzpienie, czyli na pewno taka skrzynia będzie dużo bardziej solidna, dużo mocniejsza, jeżeli chodzi o jakiekolwiek możliwości transportowe. Jeżeli chodzi o same mocowania, tak, zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj zamek z dociskiem. Co to nam daje? Przede wszystkim daje nam to, że uszczelka, w którą jest wyposażona pokrywa, jest dokładnie dociśnięta, co daje nam hermetyczność tej skrzyni. Zobaczcie. Po otwarciu możecie zobaczyć czerwoną uszczelkę. Grubą, czerwoną, solidną uszczelkę, która pozwala nam zapewnić szczelność tej skrzyni. Natomiast co takiego w skrzyni jeszcze znajdziemy? Zobaczcie. W wersji standardowej, oczywiście oprócz instrukcji, takiego mini katalogu, w którym możecie znaleźć wszystkie informacje na temat produktów właśnie system Kubrick One. Za chwilę do tego wrócimy. Możemy zobaczyć również organizery. Zobaczcie, mamy cztery organizery mniejsze. Dwa organizery większe. No i dodatkowo jeszcze dwie przegródki. Oczywiście możemy je całkowicie usunąć. Tak, usunąć zarówno organizery, usunąć przegródki i już Wam pokazuję, jak ta skrzynia będzie wyglądała. Zobaczcie, już mamy usunięte wszystkie elementy wewnętrzne. Tak, mamy dzięki temu dużo większą powierzchnię. Tutaj, jeżeli chodzi o wymiary, to wymiary za chwilę pojawią się na filmie, bo akurat przyznam się, że nie wziąłem teraz miarki, więc nie będę w stanie Wam w tej chwili zmierzyć i pokazać tej walizki. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o samą wysokość, sam rozmiar i gabaryt walizki, akurat w moim wypadku jest to bardzo istotne, ponieważ mam bardzo niski garaż, do którego muszę wjeżdżać i nie mogę zamontować na bagażniku nic większego niż dosłownie 30 cm. Ta skrzynia idealnie się mieści z wysokością, myślę, że około 20 paru centymetrów. Natomiast tak jak mówiłem, dokładne wymiary wewnętrzne podam Wam za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o wymiary zewnętrzne, to jeśli dacie mi chwilkę, już otwieram ściągawkę. Zobaczcie, mamy tutaj ściągawkę ze sobą, szukamy naszej skrzyni. Nasza skrzynia to jest wariant ten pierwszy, czyli 200 Basic. I zobaczcie, możemy zobaczyć od razu wymiary tej skrzyni, tak, wyrażone w milimetrach. Mamy też pojemność 15,4 litra. Ważne informacje, to coś mogą się przydać. Na pewno jest to obciążenie, to jest 120 kg. Za chwilę przetestujemy, zobaczymy, jak ta skrzynia, jak ta walizka wytrzyma. Zwróćcie uwagę, że ładowność to jest 50 kg. No i oczywiście mamy informację, że jest chroniona przed właśnie czynnikami atmosferycznymi zewnętrznymi, właśnie dzięki tej uszczelce. Co takiego więcej mógłbym powiedzieć na jej temat? Jeśli ją zamkniemy, możecie zobaczyć, że mamy górną rączkę, która jest możliwość jej zablokowania. Mam również przednią rączkę, co znacząco ułatwia przenoszenie takiego rozmiaru walizki. To, co jeszcze może Wam się przydać, z takich informacji już a propos całego systemu, i od tego też możemy teraz zacząć. Zobaczcie, po odwróceniu mamy tutaj zabezpieczenie. Każda walizka, w tym momencie akurat są odbezpieczone, natomiast
ma możliwość zabezpieczenia w trzech punktach. Po obu stronach, plus dodatkowo jeszcze z tyłu. Zobaczcie, mamy zabezpieczoną w tym momencie już górną walizkę, także górna walizka nam w tym momencie nie odjedzie, nie spadnie. No i dodatkowo jeszcze zabezpieczenie tylne, o którym mówiłem. Tak również w tym momencie tej walizki nie stracimy. A propos przydatnych detali, zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz. Mamy tutaj podziałkę i takie bardzo fajne zagłębienia. Ja wiem, że przeznaczeniem akurat tej konkretnej skrzyni absolutnie nie był głównie offroad, tak? Raczej to były prace remontowo-budowlane, natomiast wyobraźcie sobie, że coś takiego może nam się też bardzo dobrze przydać. Dlaczego? Chociażby rozpalamy ognisko. Zobaczcie, możemy tutaj wrzucić sobie szczapkę, mając jakąkolwiek małą piłkę, jesteśmy w stanie spokojnie przeciąć sobie to, co aktualnie potrzebujemy. No oczywiście, tak jak mówię, no, przeznaczenie tej skrzyni to jest praca, więc tę pracę jak najbardziej ją wykorzystujcie. Natomiast też przydaje się do zabawy, przydaje się właśnie chociażby do tego, żeby przygotować sobie ognisko. No dobra, to jest tyle, jeżeli chodzi o skrzynię. Skrzynię tą najmniejszą w naszym zestawie, czyli 200. Zobaczmy teraz, jak wygląda skrzynia 350. Dobrze, zobaczmy w takim razie, jak wygląda nasza skrzynia Kubrick System Basic 350. Tutaj, jeżeli chodzi o konstrukcję, tak jak widzicie, to o czym mówiłem, metalowe trzpienie zabezpieczające. Jeżeli zobaczymy z tyłu, zobaczcie, zawiasy również mamy na metalowych trzpieniach. Tak, dosyć solidne, także naprawdę bardzo dużo wytrzymają. To o czym mówiłem, wytrzymałość 120 kg, za chwilę będziemy testowali. Ładowność 50 i wodo- i kurzoodporność. W przypadku offroadu, jazdy w terenie, jazdy wycieczkowej, naprawdę się to przydaje, nawet jeżeli jeździmy gdzieś bliżej czy gdzieś dalej. Zdarzało mi się parę razy, że miałem zapakowany bagażnik naprawdę po dach, gdzie te rzeczy w większości były luzem, tak? Nie były dobrze zabezpieczone. Miałem wcześniej co prawda skrzynie aluminiowe, natomiast przyznam się szczerze, że były bardzo delikatne i podczas wkładania, wyciągania z bagażnika za każdym razem się wyginały, za każdym razem się pięły. Nie było to idealne rozwiązanie. Otwórzmy sobie naszą skrzynię. I zobaczmy, co takiego znajdziemy w środku. Zobaczcie, jest tak samo uszczelka, plus dodatkowo użebrowanie, które ma jak najbardziej wzmocnić nam konstrukcję pokrywy, tak? Dzięki czemu będziemy mogli spokojnie skorzystać z tego jako podestu, chociażby do tego, żeby zapakować coś na bagażnik dachowy. Co mamy w środku? Zobaczcie, w środku mamy żebrowaną podłogę, która dodatkowo wzmacnia całą konstrukcję i to, co możecie zobaczyć, dwie przegrody, które możemy spokojnie usunąć, jeśli mamy taką potrzebę, z bardzo fajną rzeczą. Te gumki pozornie nieistotne, natomiast wierzcie mi, w momencie, kiedy musimy cokolwiek przewieźć i nie chcemy, żeby nam latało po skrzyni, a na przykład nie mamy całej skrzyni wypakowanej, tak, bo na przykład dopiero jedziemy po drewno kominkowe na ognisko i będziemy chcieli tutaj tą skrzynię do tego wykorzystać, to spokojnie chociażby jakąś piłkę możemy sobie tutaj umocować i nie będzie nam po prostu po całej skrzyni latała i grzechotała, a zastosowania są naprawdę, wierzcie mi, nieograniczone, jeżeli chodzi o te możliwości transportowe. Sprawdźmy teraz większą skrzynię, jak ona wygląda. Dobrze, przejdźmy w takim razie do ostatniej skrzyni z systemu Kubrick System One, którą chciałbym Wam dzisiaj pokazać, a mianowicie jest to wersja Basic 450. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, tak jak widzieliście, tutaj niewiele się różni, to właśnie też pokazuje nam systemowość tych skrzyń, co jest jak najbardziej zaletą, jeżeli chodzi o pakowanie i kompletowanie. I zobaczcie, co mamy w środku. To jest po prostu większa wersja naszej 350, którą przed chwilą widzieliście. Oczywiście jest standardowa uszczelka, mamy dodatkowo przegrody. Zwróćcie uwagę, dosyć duża głębokość, ale przegrody mimo wszystko mają też gumki, które pozwalają nam przytrzymać drobniejsze przedmioty, które chcielibyśmy tutaj umieścić. Więc jak najbardziej jest to bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o transport. Jeżeli chodzi o wymiary skrzyń, to oczywiście za chwilę wymiary też skrzyń Wam pokażę w postaci jednego slajdu. Natomiast chciałbym, żebyście też zajrzeli na stronę firmy Kubrick, dlatego że rzeczywiście możecie znaleźć tam fajne rozwiązania, które mogą się przydać nie tylko w offroadzie, tak, ale na przykład podczas przechowywania zbędnych rzeczy w magazynie, w piwnicy, na strychu, podczas wycieczki offroadowej, no to oczywiście wiadomo, jest to standard. Natomiast również podczas pracy, tak, niezależnie od tego, czy pracujecie jako budowlaniec, remontowiec, czy chociażby prowadzicie szkolenia i chcielibyście po prostu zabezpieczyć swój sprzęt typu rzutnik, typu komputery, spokojnie, jak najbardziej jest to idealne rozwiązanie dla Was. Wierzcie mi, żałuję, że tak późno dopiero dostałem te skrzynie. Tak, udało mi się jakby zapoznać dokładnie z nimi, dlatego że naprawdę, wierzcie mi, nie popełniłem kilku błędów, jeżeli chodzi o różnego rodzaju skrzynie, które do tej pory kupowałem
i no nie zawsze były idealnym rozwiązaniem. Na razie póki co z tych skrzyni jestem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o użytkowanie. Natomiast na bieżąco jeszcze będę starał się Wam powiedzieć po jakimś czasie, w jaki sposób dalej te skrzynie funkcjonują. I kolejny element systemu Kubrick, system One. Jest to platforma nośna. Tak jak możecie zobaczyć, mamy tutaj kółka, które są kierunkowe. Dodatkowo mamy jeszcze skrętne kółka z hamulcem. Bardzo fajna rzecz, bardzo przydatna, jeżeli chodzi o transportowanie i przewożenie tej skrzyni. Zwróćcie uwagę, że jeżeli odwrócimy sobie nasz transporter, zobaczcie, jedną ręką dosyć trudno się to robi. I teraz tak, wyobraźcie sobie, że mam tutaj wieżę ze skrzyń, tak, chociażby te skrzynie nasze, które mieliśmy. Bardzo fajna podpora, dzięki czemu jestem w stanie zaprzeć nogą tą podporę, transportową platformę. Mogę ułożyć sobie skrzynię jako wieżę i po prostu potraktować je jako dźwignię. Czyli w tym momencie te przednie, mniejsze kółka mogę spokojnie podnieść. Zobaczmy teraz różne kombinacje, jak możemy umieścić te walizki w naszym bagażniku. Tak jak widzicie, nie mam tutaj buty gazowej, mam pełen bagażnik wolny. Tak, jedyne co widzicie, to gaśnica po prawej stronie. No i teraz zobaczmy, jak w różnych konfiguracjach moglibyśmy te skrzynie w naszym bagażniku umieścić. Ok, przejdźmy w takim razie do omówienia tego, co znajdziemy w systemie Kubrick System 2. Co znajdziemy w zestawie z platformą jezdną? To, co możecie zobaczyć tutaj, właśnie są to cztery skrzynki transportowe. Dodatkowo jeszcze mamy do tego właśnie platformę jezdną. Jeżeli chodzi o skrzynki, one są mniejszych rozmiarów niż to, co widzieliście przed chwilą przy okazji omawiania Kubrick System 1. Można powiedzieć, że są to organizery. Organizery, ale na szczęście, jak to w przypadku Kubricka, bardzo przemyślane. Dlaczego? Po pierwsze, zobaczcie, wszystkie przegródki, które tutaj możecie zobaczyć, możemy sobie je zdemontować, czyli możemy podzielić sobie je na trzy oddzielne pomieszczenia, powierzchnię, albo po prostu mamy jedną wielką powierzchnię. To jest moim zdaniem fajne rozwiązanie, jeżeli potrzebujemy spakować się na przykład na wyjazd, potrzebujemy zabrać na przykład jakieś zaopatrzenie, coś do jedzenia, potrzebujemy zabrać na przykład kubki, nie chcemy, żeby gdzieś tam były razem, chcemy, żeby każdy z nich był osobno, miał swoje miejsce, tak, chcemy po prostu spakować się na wyjazd. Czym się charakteryzuje ta skrzynia? Tak samo jak poprzednio, bardzo mocnym tworzywem sztucznym, z którego jest wykonana. Tak jak widzicie, mamy tutaj zaczepy, no w tej chwili akurat skrzynie są niespięte, dlatego udało mi się tą jedną rozpiąć. I tak jak widzicie, w zestawie mam dwie skrzynie, takie same, można powiedzieć, te nasze organizery. I dodatkowo jeszcze, to co możecie zobaczyć, to jest większa skrzynia. Tutaj już widzicie, nie ma podziału na, tak jak było tam, na 6 części. Mamy tutaj tylko 3 wydzielone części. Oczywiście jak poprzednio możemy również wyciągnąć sobie te przegródki, dzięki czemu jesteśmy w stanie tutaj za pomocą większych pojemników spokojnie spakować się. Do czego te pojemniki mogą się przydać? Bo tak jak widzicie, nie mają żadnej uszczelki, nie mają żadnej pokrywy, więc nie są to pojemniki hermetyczne, ale zabierając jakiekolwiek zapasy ze sobą, zabieramy je wewnątrz samochodu. Tak, bardzo często, nie mając zabudowy, no, upychamy gdzieś w torbach, w torebkach, w różnych pudełkach, natomiast możemy użyć do tego właśnie takiego zestawu. Dzięki temu, że mamy jeszcze platformę jezdną, już Wam pokazuję. Dzięki temu, że mamy do tej platformy jezdną, jesteśmy w stanie zapakować naprawdę dużo więcej. Mamy tutaj 100 kg wytrzymałości, natomiast myślę, że spokojnie wytrzyma więcej. Także nie musimy się przejmować, tak powiem, pakując nasze zakupy, czy to na wyjazd, czy nawet podczas takiej codziennego życia, gdzie po prostu jedziemy na zakupy raz w tygodniu, chcemy zabrać większą ilość rzeczy, a nie chcemy nosić się w siatkach. Tak? Spokojnie możemy wykorzystać taką platformę i spokojnie z samochodu do domu dojechać sobie z naszymi skrzynkami. Zobaczcie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, tutaj już mamy mocowanie tylko w dwóch miejscach.
punktach, no bo to są mniejsze skrzynie, więc nie ma takiej potrzeby, żeby mocować je w trzech punktach. Zapiąłem je z jednej strony, zapinamy z drugiej strony i tak jak widzicie, możemy podnieść skrzynkę razem z platformą. Zakładamy sobie kolejną skrzynkę, już zapakowaną, tak? Albo dopiero będziemy ją pakować. Spinamy i mamy już nasz system gotowy. Oczywiście dorzucamy jeszcze dwie skrzynie wierzchnie. I zobaczcie, jesteśmy elegancko spakowani. Oczywiście nie musimy pakować się tak na wyjazd, tak? Pamiętajcie, że możemy wykorzystać to chociażby po to, żeby przewieźć rzeczy, które chcemy do samochodu spakować, właśnie z garażu do samochodu. To jest też fajne rozwiązanie, jeżeli na przykład dużo majsterkujecie, potrzebujecie mieć sporo narzędzi pod ręką, to też jest fajna alternatywa dla drogich wózków warsztatowych, gdzie też z tymi przegródkami jesteście w stanie sobie ładnie wszystko podzielić, jeżeli chodzi o zawartość. No i to byłoby tyle. To, co chciałem Wam pokazać, to właśnie dwa zestawy. Kubrick System 1, Kubrick System 2. Tutaj mamy wersję z platformami. Także bardzo praktyczne, bardzo wygodne, jeżeli chodzi o przemieszczanie się, jeżeli chodzi o pakowanie, jeśli chodzi właśnie o zmianę miejsca naszego bagażu. Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami, zapraszam Was oczywiście na stronę internetową producenta firmy Kubrick System, gdzie znajdziecie wszelkie informacje na temat produktów, nawet jeżeli ja czegoś w tej chwili nie opowiedziałem, dokładne wymiary, dokładne parametry. Jeżeli oczywiście bylibyście zainteresowani zakupem, to również zapraszam Was do kontaktu chociażby z naszym partnerem, sklepem Szekla 4x4, który jest dystrybutorem firmy Kubrick System. No i oczywiście dla członków naszej grupy jest przewidziany rabat właśnie w sklepie Szekla 4x4. Z mojej strony to tyle, także bardzo serdecznie dziękuję.